Najpierw poproszę jeszcze Was, abyśmy wspólnie odmówili krótką modlitwę do Ducha Świętego, upraszając dar Nowej Pięćdziesiątnicy. Jest to modlitwa, którą sama Matka Boża uczy nas poprzez księdza Stefano Gobiego. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Usiądźmy. Dzisiaj po raz kolejny rozważamy słowa mówiące o potrzebie przekazywania słów, które Bóg przekazuje swoim prorokom. Mówię po raz drugi, dlatego że to jest moja dzisiaj druga msza święta. I znowu słysząc fragment z księgi proroka Jeremiasza, coś mnie przynagla, by mówić o tym, co usłyszałem, a co być może postanowiłem zatrzymać dla siebie. Ale te słowa poleciłem Ci im oznajmić, nie ujmuj ani słowa, dotykają dzisiaj mego serca. I tak myślę, że być może Bóg po to mi to powiedział, bym dzisiaj z Wami się tym też podzielił. A myślę o młodym człowieku, który w ubiegłym tygodniu przyjechał do mnie, do domu, w którym mieszkam, z wielkim pragnieniem podzielenia się swoim snem, który od miesiąca czasu nurtuje jego duszę i nie wie, co z tym zrobić. Najpierw zadzwonił do mnie jego ojciec. Czy ksiądz znalazłby chwilę czasu, bo coś dziwnego dzieje się z moim synem. Od miesiąca czasu jest jakiś dziwny. Nie chce nic mówić, zamyka się w swoim pokoju. Chodzi jakiś zatroskany, często powtarza słowa dlaczego. A ja się pytam jego ojca, czy nie próbował pan rozmawiać ze swoim synem? No tak, opowiadał mi sen, który miał, ale nie wszystko chciał mi powiedzieć. Gdy zaproponowałem, by porozmawiał z księdzem, wówczas zgodził się. Zaprosiłem zatem tego ojca wraz z jego synem. Przyjechali w umówionym czasie. Usiedliśmy najpierw razem, później syn poprosił, by tata wyszedł z pokoju. Pozostając we dwójkę, zaczęliśmy rozmowę. Trwała ona około godziny czasu. Po pierwszych pytaniach i usłyszanych słowach od Szymka, bo tak ma na imię, zorientowałem się, że jest to człowiek młody, tak jak wszyscy, zainteresowany Kościołem, oczywiście praktykujący, chociaż może nie jest to zbyt gorliwe zaangażowanie w Kościół, ale stara się nie opuszczać niedzielnych mszy świętych, stara się też pamiętać o modlitwie. Ma serce, tak jak powiedział, bardzo wrażliwe, jeżeli słyszy słowa przeciwne swojej wierze, jest gotowy bronić także i kapłanów. Jest człowiekiem zatem miłującym Boga. Wszystko wskazywało na to, że ten sen mógł być przekazem od Boga, czyli snem prorockim, snem, które rzadko się przydarzają, ale jednak mają
miejsce, o czym mówi też i Pismo Święte, i potwierdza także tradycja Kościoła, ukazując w życiorysach wielu świętych, chociażby w życiu świętego Jana Bosko, którego wizerunek i relikwie tutaj są umieszczone. Nawet powstała książka Sny i wizje księdza Bosko, które ukazują też i sposób, w jaki ten święty prowadził dzieło wychowawcze wśród powierzonej mu młodzieży. Często odwoływał się do owych snów i wizji, opowiadał je swoim chłopcom w oratorium. W ten sposób poruszały się ich serca. Często przez te słowa nawracali się, korzystali często z sakramentów świętych. I też dzisiaj jestem tak jakoś przekonany, że może również ten sen, który opowiem, kogoś poruszy. Może ktoś się nawróci, jeżeli nie z grona was, bo przybywacie tu jako lud wierzący, ale być może powtórzycie to w swoich domach i przyniesie jakiś konkretny owoc. Szymek mówił, że wszystko wydarzyło się w krótkim śnie, ale odbiło w nim niezatarte znamie w sercu. W tym śnie, o którym opowiadał, znalazł się w świecie, w którym wszystko odbywało się w atmosferze przygotowania do końca świata. Nawet w telewizji, mówi, w komunikatach radiowych podawano, że w dniu dzisiejszym o godzinie 18, dokładnie zapamiętał te słowa, nastąpi koniec świata. Ludzie byli bardzo poruszeni tymi komunikatami. Jednak część z tych ludzi sobie drwiła z zapowiadanych wydarzeń. Śmiano się, także i złorzeczono. Wielu przechodziło obojętnie wobec tego, co miało się wydarzyć. Szymek pamięta, jak wtedy był razem ze swoim ojcem w tym śnie, w swoim domu. I wyczekiwał tej godziny z wielkim, jak mówi, zaciekawieniem. Jednocześnie też i z jakimś niepokojem w sercu. Ale minęła godzina, o której mówiono. Minęła 18 i nic się nie wydarzyło. Jeszcze bardziej podnieśli głos ci, którzy kpili, którzy wyśmiewali tę zapowiedź, jaka miała się wydarzyć. Ale Szymek mówi, że w tym śnie nadal odczuwał bliskość czegoś, co miało za chwilę się wydarzyć. To napięcie, o którym mówi w swoim sercu, wciąż w nim rosło. I nawet gdy opowiadał ten sen, widać, że jest człowiekiem cierpiącym, bowiem tak jakby odnowiło się w jego wnętrzu to cierpienie, o którym wspominał, które towarzyszyło mu, jak też się przyznał, nie tylko podczas snu, ale także podczas kolejnych dwóch dni to cierpienie w nim nieustannie trwało. Zbliżyła się godzina 21, godzina apelu jasnogórskiego. I wtedy razem z ojcem wyszli, jak mówi, na balkon w swoim mieszkaniu. I będąc na balkonie, punktualnie o godzinie 21, nagle świat spowiła dziwna chmura. Mgła w kolorze popiołu. Mówi, że nagle wyłoniła się ta chmura zza rogu domu i w jednej chwili objęła cały świat. I w tym momencie, gdy pojawiła się ta chmura, jeszcze było widno, to też dodał, że mimo, że była 21, więc jeszcze było na dworze bardzo jasno, stąd mówi księże, to musiało być gdzieś w maju albo w czerwcu, w tych miesiącach, kiedy dzień jest bardzo długi.
I wówczas mówi nagle, oczy ich zwróciły się ku niebu, na którym zobaczyli jasny na czarnej kracie, też nie wiem, co to znaczy, ale jasny krzyż. Był tak lśniąco świetlisty, że nie dało się na niego patrzeć, jak mówi. Po chwili zamknął oczy i spuścił głowę na dół. Ale, mówi księże, wtedy ten krzyż zobaczyłem tutaj, w swoim sercu. I nadal ten krzyż widziałem. Wraz z tym krzyżem weszło w moje wnętrze wielkie cierpienie. Mówi księże, to tak jakby skumulowały się wszelkie grzechy, wszystkie grzechy, wszelkie zło skumulowało się w jednej chwili w moim sercu. Mówi, to było bardzo bolesne, to było nie do wytrzymania. Ale wtedy z pomocą przyszedł kobiecy głos. I jak mówił, z pewnością się domyślamy, że był to głos Matki Najświętszej, dosyć, wystarczy. I w tym momencie, jak mówi, ten ból nagle został zabrany. Jednak wydarzenia, które miały miejsce w związku z tym krzyżem, z tym dotknięciem, jakie przeżywa w tym śnie, wpływ miały na wszystko, co dzieje się wokół. Mgła ustąpiła, pojawili się ludzie, którzy jedni jakby dotknięci tym samym bólem, co on, płakali, starali się jakby wszystko uczynić, by żałować za swoje grzechy, ale ci, co wcześniej drwili, wyśmiewali się z tych zapowiedzi, o których słyszeli, oni zdawali się nic nie odczuwać i nadal pozostawali w tej postawie ośmieszania tego, co przed chwilą miało miejsce. I chociaż mówili, że się niczego nie boją, że ich to nic nie dotyka, to mówi, widział, jak ci ludzie, którym było brak żalu za grzechy, którzy nie przyjmowali tego, jak szybko starzeli się, stawali się z chwili na chwilę coraz bardziej starzy, ich skóra marszczyła się i po chwili rozsypywali się w drobny proch. I mówi, wśród tych osób była moja matka, była moja ciotka, które były razem w domu w tym czasie. Jednak wraz z tym odczuciem konsekwencji, jak to próbował ująć, czyli mimo, że widział, jak ci ludzie stawali się w jednej chwili starymi i rozsypywali się w proch, na jego serce, na serce jego taty, na serca tych, którzy pozostawali przy życiu, przyszło wielkie szczęście. Mówi, że tak jakby wszystko było przepełnione szczęściem. Nie tylko ludzie, ale także i rośliny, i przedmioty. Mówi, można było wręcz to szczęście dotknąć. Ono niosło ze sobą tak niepojętą słodycz, taką wielką radość, że mimo iż miałem świadomość, mówi Szymek, że moja mama, moja ciotka i innych wielu ludzi znajomych przestało istnieć, przestało żyć, to to szczęście przewyższało ból, smutek z powodu śmierci nawet bliskich osób. Było to tak wielkie szczęście, które mówi, że po chwili kazało mu opuścić dom i wyruszyć w poszukiwaniu innych ludzi. I jak mówi, w jednej chwili znalazł się całkiem w innym mieście, w innej miejscowości i tam spotykał swoich kolegów i dziwił się, że jeden z nich, chociaż był narkomanem, chociaż był postrzegany jako człowiek zły przez otoczenie, że on się ostał, bo jego serce było pełne światła. Jego serce przyjęło ten krzyż. Tak dzieląc się ze mną, Szymek mówi, księże, jak to możliwe?
Czy coś takiego jest zapowiadane? Czy coś takiego naprawdę się wydarzy? Czy ci ludzie naprawdę w taki sposób odejdą? Ja mówię, Szymek, nie wiem. Ale modlimy się o zwycięstwo miłości. Modlimy się o triumf niepokalanego serca Matki Najświętszej. Modlimy się o triumf miłosierdzia. Być może masz jakieś przez to także i pouczenie i mobilizację do przygotowania się, czy też nawet modlitwy za Twoją mamę, za Twoich bliskich, by w ten sposób przygotować się, ale też i uchronić tych, którzy, jak widziałeś w tym śnie, mogą ponieść śmierć. Szymek, mocno przyjęty, słuchał później także i moich relacji z naszych spotkań, ze świadectw we wspólnocie. Także próbowałem mu naświetlić trochę o objawieniach maryjnych i tych wcześniejszych z Fatimy, jak i obecnych z Medjugorje. Też wspomniałem, że Matka Boża, Królowa Pokoju, obecnie mówi, że ma nadejść czas pokoju w świecie, o co mamy się modlić, ma przyjść triumf miłości. A więc to wszystko jakby pozwalało Szymkowi też i zrozumieć, że te wydarzenia być może są rzeczywistością, która niebawem nastąpi. Mówi niebawem, bo księże, odczuwałem, że to ma być za rok. On ten sen miał, jak mówi, miesiąc wcześniej, czyli w miesiącu czerwcu. I mówi, że księże, tak odczuwałem, że za rok to ma się wydarzyć. Mocno przejęty, mocno też i dotknięty. Gdy opowiadał, to znowu, mówi, pojawił się w nim ten ból we wnętrzu klatki piersiowej. Znowu musiał przerwać, bo ten ból był nie do wytrzymania. Widać, że wszystko, co mówi, jest autentyczne. To nie było jakieś opowiadanie czegoś, co przeczytał, czegoś, co mógł sobie wymyśleć. To było złączone z jego jestestwem. Każde słowo, gdy wypowiadał, wypowiadał z wielkim takim przejawem mocy Bożej. Moje serce wręcz drżało, słuchając tego wszystkiego. Oczywiście zaproponowałem Szymkowi uczestnictwo w naszych spotkaniach, w rekolekcjach. Widać, że tego potrzebuje. Kochani, mówię o tym, bo spełnia się to, co było powiedziane w księdze Joela, czy też spełnia się to, o czym Bóg mówi w dzisiejszych czasach poprzez objawienia maryjne, czy poprzez współczesnych mistyków. Mówiąc, że wydarzenia, które mają nastąpić, będą wydarzeniami objawianymi nam w sposób mistyczny. I będą sny mieli nawet wasze dzieci. Oni będą także prorokować z Ducha Bożego. Nie dowiemy się o tych wiadomościach poprzez prasę, poprzez telewizję, poprzez media, bo te środki przekazu nie służą Bogu. Ale Bóg będzie mówił prosto do ludzkich serc. To jeszcze bardziej mnie, kapłana, przekonuje, że żyjemy w czasach, kiedy Bóg już chce i mówi do serc ludzkich. Szymek nigdy nie zaangażował się więcej niż zwykły chrześcijanin w życie chrześcijańskie. Nie był na żadnych pogłębiających rekolekcjach, nie jest miłośnikiem długich modlitw. Na Wieczerniku, jak mówił, był tylko jeden raz w Czerwińsku. Nie interesowało go zbytnie także interesowanie się prawdami bożymi. Zamierza, jak mówi, studiować psychologię. Chce być też zaangażowany bardziej w pomoc drugiemu człowiekowi, ale nie jako kapłan, nie jako gorliwy chrześcijanin. A jednak Bóg do niego przychodzi z takim proroctwem, jakby chciał nam wszystkim powiedzieć,
że skoro wam o tym nie mówią kapłani, skoro nie słuchacie współczesnych proroków, do których grona z pewnością należał nasz wielki rodak papież Jan Paweł II, skoro nie otwieracie się na orędzia płynące z nieba, które kieruje obecnie Matka Boża, skoro nie chcecie przyjmować słów przekazanych przez współczesnych mistyków, to w ten sposób Bóg chce do nas mówić. Poprzez sny naszych dzieci. To nie pierwszy przypadek, że ktoś do mnie przychodzi z takim doświadczeniem. Już wcześniej pisała do mnie matka małej kilkuletniej dziewczynki. Księże, moja mała córeczka ma dziwne sny. Opowiada mi o rzeczach niemożliwych. Czy to jest możliwe, żeby Bóg posługiwał się nią? Gdybyśmy chcieli zrobić wywiad wśród nawet i grona naszej wspólnoty, myślę, że też moglibyśmy podzielić się różnymi takimi doświadczeniami. Są to czasy, kiedy Duch Święty przychodzi z darem Nowej Pięćdziesiątnicy. My po to się gromadzimy na wieczornikach, by ten dar Pięćdziesiątnicy Nowej wypraszać. I Duch Święty tchnie, kiedy chce. On znajduje drogi, by powiać swoją mocą, by przyjść ze światłem, pouczeniem, by pobudzić serca do nawrócenia, by nas ukierunkować na właściwe drogi. Stąd, drodzy, zechciejmy zamilknąć w tym momencie. Niech to, co powiedziałem, zapadnie w nasze serca. Nie próbujmy ludzkim rozumem wyjaśniać. Nie dopuszczajmy wątpliwości, ale pozwólmy Duchowi Świętemu dzisiaj działać w nas. Niech także i do nas przemawia. Niech nasze serca napełnia Bożą mądrością. Niech to kolejne nasze spotkanie będzie tym czasem, kiedy Bóg będzie mógł dokonać prawdziwie wielu swoich cudów. Bo jak mówi dzisiejsza Ewangelia, w jego rodzinnym mieście w Nazarecie, w miejscowości, nie mógł przez niedowiarstwo wielu cudów uczynić. Tam był traktowany jako jeden z mieszkańców Nazaretu. Nie potrafiono zrozumieć, skąd u niego ta moc, skąd u niego ta mądrość. Odrzucili go jako proroka. Traktowali go jako zwykłego z grona tych, którzy to miasto zamieszkiwali. I my możemy również kolejnego proroka w naszym życiu, którego posyła do nas sam Bóg, potraktować podobnie. Ale możemy też, jak ci nieliczni z Nazaretu, posłuchać się tych słów, przyjąć je i prosić Ducha Świętego, by tymi słowami nas dotknął, by te słowa przyjęte w naszym życiu również owocowały także i kolejnymi cudami miłości, o które przyjeżdżamy tutaj prosić. Panie Jezu Chryste, wierzymy, że troszczysz się o swój Kościół. Powierzasz nas w swojej Matce, a także poprzez jej wstawiennictwo, szczególnie gdy tworzymy wspólny wieczernik modlitwy, posyła swojego Ducha Świętego. Pomóż nam zgromadzonym na kolejnym wieczerniku modlitwy tu w Sądocznie otworzyć się na ten powiew, jakim jest przychodzący Duch Nowej Pięćdziesiątnicy. Słyszymy o kolejnych Jego przejawach działania pośród nas. Słyszymy, że nasze dzieci prorokują, mają prorocze sny. Pomóż nam przyjąć to, co doświadcza grono dzisiejszych wierzących. Uczyń nas Kościołem pełnym Ducha Świętego.
i wprowadzaj w plany serca swego i niepokalanej Twojej Matki. Amen.